Cześć wszystkim, tutaj Kryptokozak, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o nowym zbliżającym się IDO, czyli Initial Dex Offering, jednego z projektów na platformie Solana. Zaraz o tym coś więcej Wam opowiem. Mówimy tutaj oczywiście o projekcie Wiggle. Natomiast tutaj tak tytułem takiego wstępu chciałbym Wam serdecznie podziękować za Wasze współuczestnictwo w tym projekcie mojego kanału. Kilka dni temu przekroczyliśmy 1000 subskrybentów, za co Wam serdecznie dziękuję. Wkrótce będzie mała niespodzianka, co dla niektórych, także proszę śledzić na bieżąco kanał. Także to tyle. I już oczywiście, kto jeszcze nie subskrybuje, kliknijcie tą subskrypcję. Będzie to jakieś tam, że tak powiem, będzie to dla mnie wskazówka, żeby iść tą drogą. Dobra, to tyle ogłoszeń parafialnych. Przechodzimy do projektu Wiggle Network, który lada moment będzie w tym IDO, o którym powiedziałem. Będzie to na launchpadzie Solanium. Może tu najpierw zaczniemy właśnie od tego. Jeżeli chodzi o ten projekt Solanium, to tutaj mamy Wiggle Network. Za 16 godzin, w momencie jak ten film się tutaj opublikuje, będzie można się już zapisywać na whitelistę, do czego Was w sumie zachęcam, bo sam zapis nie wiąże się z niczym, natomiast no, można będzie na tym pewnie zarobić. Pytanie, ile? Tu jeszcze może tak tytułem wstępu i podsumowania to, co do tej pory się działo, jak projekty zarabiały. Port Finance to już wspominałem, bo to już jest pierwszy projekt, na którym no, nie brałem udziału jeszcze. 38 razy można było zarobić, na następnym Cropper Finance 29, na Cyclosie 19 i tak sobie powolutku zjeżdżamy. Póki co mówiłem też Wam o Flippies. Flippies na ten moment projekt jest w plecy. Generalnie no, przyznaję się, była to, że tak powiem, wpadka. Niestety nie wyszło. Na ten moment oczywiście ja nie sprzedałem swojego flipa. Trzymam i pewnie go sobie długo potrzymam. Na ten moment cena na rynku pierwotnym była 4 Solany, przepraszam, natomiast w tym momencie można kupić nawet po 2. Oczywiście w zależności od poziomu rarities, ale to mówię o najtańszych. Natomiast tak jak mówię, no, nie zawsze się uda zarobić, natomiast kto nie próbuje, ten nie pije przysłowiowego szampana. Ostatni projekt, który był Matrix ETF, dał zarobić 7,5 raza, czyli 750%. Jak będzie teraz, zobaczymy, natomiast projekt, z tego co ja rozumiem, jego funkcjonalność wydaje mi się na dość ciekawy i zaraz dlatego Wam o nim opowiem. Jeżeli chodzi o tylko opcję tutaj, ja w momencie nagrywania filmu mam jeszcze 16 godzin, natomiast tutaj pojawi się opcja zapisz się na whitelistę i wystarczy tutaj to kliknąć i ta whitelista i już na tą whitelistę będziecie do tego losowania na tą loterię zapisani, a później będziecie mieć kilka jakiś tam czas, tak, tu będzie loteria i sprzedaż, tak, tam będzie maksymalnie 6 dni, w zależności od tego, jak szybko się ten projekt wysprzeda. Jeden token będzie kosztował 0,25 USDC. Jak widzicie, jest 600 tysięcy do pula emisji. Wagów, tak się nazywa ten token i to jest 150 tysięcy USDC. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o takie techniczne aspekty. Natomiast
co to jest za projekt, czym on się charakteryzuje. W skrócie jest to, powiedzmy, to kolejny taki launchpad, natomiast charakteryzuje się tym, że pozwala takiemu indywidualnemu inwestorowi wejść na tym rynku takim pierwotnym. I to, co jest najważniejsze, tak jakby ma dwie bardzo duże zadania, no bo generalnie na każdym launchpadzie w zasadzie wchodzimy na rynku pierwotnym w jakiś projekt. Oczywiście jest to obwarowane różnymi warunkami, albo posiadanie odpowiedniej alokacji tokenów danego launchpada, tak jak o czym wspominałem na jednym z ostatnich materiałów o launchpadach. Nie mylić z obiadami, jak co niektórzy mi tam zarzucili literówkę. Natomiast tutaj Wiggle ma dwie zalety i charakteryzuje się tym, wyróżnia się tym spośród innych materiałów. Po pierwsze, działa na kilku łańcuchach, w sensie na tak jakby to można poprzez tą stronę nabyć tokeny na sieci BSC i Ethera. Oczywiście docelowo będzie też Solana. Czekajcie, gdzie to było, żeby wam pokazać, bo nie wiem, czy jeszcze tam nie było jakiejś sieci, która już w tym momencie jest. O, zobaczymy. Tak, na pewno jest Binance, ETH i na ten moment to tyle. Natomiast gdzieś tutaj sobie o tym czytałem. Czekajcie, zaraz to tak nie po kolei trochę. Tak, Solana, tak, czyli te trzy sieci. Dobra, ale żeby iść po kolei. I teraz tak. Pierwszy to jest tak, jak wam powiedziałem, czyli ogarnia tak jakby trzy sieci naraz, czyli tak jakby mamy projekty z trzech sieci, nie skupiamy się tylko na jednej sieci, tak jak w większości launchpadów to jest tak, jest nie wiem, Pylon, no to tylko wszystko, co jest na Terra Luna, czy nie wiem, jak jest BSC, no to wszystko na Pancake'u jest na BSC. No a tutaj mamy tak jakby trzy sieci naraz. Natomiast największą zaletą i to, jeżeli dobrze zrozumiałem, jeżeli tak jest, no to naprawdę jest to duża zaleta, a mianowicie, jak wiecie, większość tokenów, które nabywamy w takim IDO, mają ten okres zamrożenia, o tak to nazwijmy, czyli okres, przez który te tokeny albo nam stopniowo są uwalniane i dostajemy je na nasz portfel i możemy z nimi zrobić co chcemy, albo dopiero są uwolnione po jakimś tam czasie, po 3 miesiącach, po 6 czy po 12, w zależności od ustaleń i warunków takiej emisji. Natomiast to, co Wiggle Network zrobiło, to oni tak jakby nabywają te tokeny do wspólnej puli. My mamy tak jakby udział w tej puli i oni tworzą rynek wtórny dla tego twojego udziału, w sensie, no nie wiem, czy to jest jako udział, czy jako faktycznie już wydzielają pojedyncze tokeny, pewnie już nawet i tokeny nie musi być udział, które tak jakby są cały czas w obrębie Wiggle Marketu, tak, czyli tworzą ten rynek wtórny. Dzięki czemu, co, tak jakby mamy możliwość wyjścia z inwestycji wcześniej niż tak jakby te zasady pierwotne, czyli ten okres tego westingu, co dla mnie jest mega, mega super. Nie wiem, może są takie już projekty, natomiast ja przyznam szczerze, że pierwszy raz widzę coś takiego i naprawdę jest to super, super pomysł. No bo jak wiemy, głównie te projekty teraz są z tym okresem zamrożenia. Raczej tych projektów bez okresu zamrożenia za dużo nie ma, a to
tak jakby to rozwiązanie na pewno dużo ten problem tej płynności, tego zamrożenia, no bo wiadomo, teraz zamrażać się na rok czy na pół roku, no to wiąże się to z jakimś tam ryzykiem. Oczywiście wiadomo, w niektórych projektach pewnie warto to ryzyko ponieść, natomiast no trzeba mieć to na uwadze, że różnie to może być. Także to jest na pewno duża zaleta. I tak jakby to spowodowało, że ja oczywiście na ten zapis, na tą whitelistę się zapisuję, jeżeli zostanę wylosowany, to jak najbardziej będę tutaj próbował coś tych tokenów nabyć, w zależności od alokacji, jaką otrzymam. Jak widzicie, projekt ten działa, funkcjonuje. Nadchodzące projekty za 3-4 dni: The Infinity Town, Jupiter Ecosystem, Sky Next. Nie znam tych projektów, natomiast tak jakby bardziej tu chodzi mi już o ten projekt, a nie o projekty, które są już w tym projekcie. Także jak widzicie, tutaj już mamy Fustikala zamkniętego, zeszło wszystko. Tutaj już kolejne projekty z dość dużym wyprzedzeniem. Także tak to wygląda. Tutaj mamy Wiggle Dashboard, czyli nasz tak jakby portfel, i oczywiście, jak w większości, poczekajcie, tylko przejdę przez główną stronę jeszcze raz. Chciałbym Wam pokazać jeszcze tutaj ten ogólny taki opis i roadmapę. Tak, no to czy o Wiggle, no to Wiggle, no to tam już to sobie sami przeczytacie, czyli generalnie możliwość inwestycji jako taki pierwotny inwestor. Jak oni tutaj się reklamują, projekty, które przez ich stronę przechodzą, są poddane due diligence, czyli sprawdzeniu, czyli tak jakby no dbają tutaj o bezpieczeństwo, czyli te projekty starają się jakoś tam sprawdzić i odsiać to, co jest ziarna od plewo, przysłowiowo. I jak sami tutaj się rozpisują, dzielą się na trzy tak jakby takie kwestie, czyli ten rynek tych tokenów. Tutaj mam ten dashboard, który Wam pokazałem, i oczywiście ta sekcja pozyskania kapitału, czyli sami możecie nowe można aplikować o przeprowadzenie u nich takiej emisji. I teraz oczywiście tutaj stejkowanie będzie tych tokenów, wagów. I fajny pomysł, jeżeli chodzi o te pszczółki. Pierwszy tier mini B, czyli 100 wagów. I tu mamy możliwość alokacji $200. Tutaj mamy 1000 wagów. To mamy maksymalną alokację $2000. Tutaj mamy gwarantowaną alokację maksymalnie 10 tysięcy i gwarantowana alokacja 20 tysięcy. No, czyli tak jakby te tiery, no to jest już standard, jeżeli chodzi o launchpady. Każdy ma tam swoje systemy tych tierów. Najczęściej jest to jakaś tam waga albo dodatkowy los na przysłowiowej loterii, tak jak w Solanium. Także nic tak jakby nowego, ale zawsze jest to dodatkowy taki plus i zachęta, żeby jakby być wyżej w tej hierarchii i mieć większą możliwość nabywania tych nowych projektów. Roadmapę każdy też może sobie przejrzeć. Generalnie jesteśmy teraz na etapie no, czwartego w zasadzie kwartału będziemy wchodzić. Fundraising, token launch i listing, co będzie miało lada moment miejsce. No i jak widzicie, dalej
Tutaj chodzi o właśnie ten rynek wtórny tych tokenów, które są zamrożone, zamknięte. To, o czym Wam mówiłem, to, co jest tą największą zaletą według mnie tego projektu. Co tu jeszcze ciekawego? A, dodatkowo integracja z Polygonem. No, listowanie Liquidity Mining for Tokens Listed. Tak, czyli dodanie, zaimplementowanie Liquidity Mining dla tokenów, które będą notowane, czyli możliwość dodatkowego zarobku. No i tam dalej, no to jakieś kolejne, że tak powiem, aktualizacje, ulepszenia i tak dalej. No tutaj, kto stoi za tym projektem, kto tak jakby się pod nim niejako podpisał. Gate jest, MEX Global, czyli dwie takie giełdy perełkowe, Solanium Ventures, więc no, jak widzicie, trochę tutaj tych projektów się pod tym podpisało, więc wygląda na to, że Magnus Capital, że będzie coś z tego. Media Partner, tutaj akurat za bardzo nie znam, ale nie o to też chodzi. Tutaj mamy strategicznych partnerów, no i już tam dalej to mało istotne rzeczy. Dobra, więc to tak w skrócie tyle. To bardziej było na zasadzie przypomnienia Wam, że tutaj cyklicznie na platformie Solanium się IDO pojawiają. Ja cyklicznie tutaj obserwuję i daję Wam znać. Wrzucam Wam link, z którego, jeżeli się zapiszecie, dacie mi tam jakiś dodatkowy chyba punkt w tym losowaniu, w tej loterii. No zobaczymy, czy się uda. Dajcie znać, czy Wam ta alokacja weszła, czy nie. Zobaczymy, jakie duże zainteresowanie było. To, co jest ciekawe, zobaczcie, ja w momencie nagrywania jest 11 601 followersów na Telegramie. Zobaczycie, jak już whitelista wystartuje, jaki będzie nagły napływ followersów. Myślę, że tu się skończy na pewno ponad 100 tysięcy, tak jak było w przypadkach ostatnich, tak, czyli zarówno ten Matrix, Flippis, no to tam w ogóle było ponad 160 tysięcy i tak jakby jeszcze to, znaczy no już teraz przestało rosnąć, ale nawet po tej fazie alokacji nadal tam ludzie się interesowali tym projektem. Teraz trochę sprawa ucichła poprzez spadek ceny. Natomiast zobaczycie, będzie napływ i tutaj może być również dość ciekawie, dlatego pozwoliłem sobie o tym projekcie Wam kilka zdań powiedzieć. Także oczywiście decyzja należy do Was. Nie jest tutaj materiał ten żadną poradą inwestycyjną, a jedynie rzucenie zajawki na dany projekt, żeby zrobić własny Dior. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć, pozdrawia Krypto Kozak. Hej.